Panowie, według naszych ustaleń w obozie NKWD numer 10 w Rembertowie przetrzymywanych jest około 2000 naszych rodaków, w tym podporucznik Stanisław Maciejewski. Prawdopodobne jest, że większość więźniów NKWD-owcy zdążyli porozstrzeliwać. Nie możemy przejść obojętnie obok takich morderców. Dlatego też zarządzam akcję odbicia więźniów z obozu NKWD. Liczę się z tym, że nie wszyscy mogą stamtąd wrócić. Wiem, że wielu z was może wątpić w nasze działania. Mimo wszystko wierzę, że zwycięstwo jest po naszej stronie, dlatego oświadczam wszystkim. 20 maja 1945 roku, akcja odbicia więźniów z obozu NKWD numer 10 w Rembertowie.